witam was serdecznie. Kochani, ja tu tyle razy już jestem, dzięki Bożej łasce, i za każdym razem się zastanawiam, czy wyjść do świadectwa. I Bóg mi pokazuje, że mam wyjść, bo On jest dobrym Bogiem. Byłbym niewdzięcznikiem, jakbym nie mówił o tym, co zrobił w życiu moim, mojej rodziny, w życiu mojego kościoła, w życiu głupstwa dla tego świata, czyli mnie. Bracie Tadeuszu, 14 lat temu mnie tu przywieziono. Wytrwałem dzięki Bogu. Wytrwałem tylko i wyłącznie dzięki Bogu. Dzisiaj mi Bóg przypomniał, jak to było tu na początku, jak zostałem przywieziony. Grupa też tam była w tamtej sali, cośmy dzisiaj byli w sali 102. Jak ja bym wtedy pomyślał, choć przez chwilę, że będę prowadził grupę, że będę przywoził tutaj ludzi, to no, nie do wiary. Nie uwierzyłbym to nigdy, jakbym ktoś mi takie coś powiedział. A dzięki temu, że Braterstwo Konieczni, Jurek z Ilonką, byli posłuszni Bogu, zawołali, odpowiedzieli na to, że Bóg ich powołał, zaczęli nas tu przywozić, zaczęli nas mentorować. Dzięki temu, że Bóg obdarzył nas swoją miłością, możemy tu przyjeżdżać, możemy przywozić tutaj ludzi. Robię to teraz z moją żoną, Bożenką. Dzisiaj była dla mnie wielka radość, jak ktoś podszedł do mnie i powiedział: pastorze, twoja żona prowadziła super grupę. Byłem szokowany i wdzięczny Bogu, naprawdę. Po prostu Bóg jest dobry. Ja mam tyle do opowiadania o tym, co On robi w naszym życiu, co robi w Kościele, ale chciałbym się skupić na tym, abyśmy po prostu posłuchali, co mówi też Boże Słowo o pewnych rzeczach. Jest tu od rana jest tu mowa o krzyżu. I w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w 18 wersecie czytamy takie słowa. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Jeżeli cokolwiek tutaj mówimy o Bogu, jest to dla ciebie głupstwem, to się zastanów. Kiedyś dla mnie była mowa o krzyżu głupstwem. Pamiętam, przyjechałem na Zamkową wtedy jako osoba bezdomna. Ilonka mi zwiastowała Jezusa Chrystusa. Dla mnie to było głupstwo. Dla mnie to było coś takie niepoważne, o czym ona mówi. Dopiero jak dostąpiłem objawienia Boga, żywego Boga, jak Bóg pokazał się, jak dba o mnie, jak dba o moją rodzinę, jak potrafi zmieniać różne rzeczy w moim życiu, zrozumiałem, że to nie jest głupstwo. Zrozumiałem, że wtedy ginąłem. Dlatego warto się zastanowić, czy nie giniesz. Warto. Chciałbym troszkę przybliżyć też naszą służbę. Od 2 lat jestem pastorem krakowskiego kościoła ulicznego. Mamy już teraz, dzięki Bogu, otwarty następny oddział w Augustowie. W Krakowie spotykamy się 3 razy w tygodniu. Pod Krakowską Galerią, na osiedlu w Nowej Hucie i pod Krakowską Koroną. Każde z tych nabożeństw, bo to są nabożeństwa, jest inne. Zawsze staram się zapraszać ludzi tutaj właśnie z ulicy. W Hucie, tam na osiedlu, gdzie mieszkamy, Bóg mi pokazał, żebym stanął tam z krzyżem. Tam, gdzie śpi ojciec z synem, osoby bezdomne pod drzewem. Oni tam śpią bez względu na porę roku. Fakt, że są trochę uparci. Ale wiecie, zaczęliśmy głosić Chrystusa, zaczęliśmy tam głosić Ewangelię i ludzie z osiedla, ja ich nazywam grzybki, zaczęli wychodzić. Tu jedna osoba stanęła, tam druga osoba stanęła, tam trzecia. Za chwilę ktoś przychodzi, pomódźcie się o moje dzieci, bo piją. Pomódźcie się o mnie, bo piję. Wiecie, Bóg jest dobrym Bogiem. On stawia ludzi tam, gdzie potrzeba jest. To nie nasze widzimisię. Czasami my patrzymy oczami takimi światowymi. Pamiętam, była taka sytuacja, powiedzieliśmy, bo ktoś tu dzisiaj powiedział, rozmawialiśmy tam na zewnątrz, ktoś powiedział, że no ale oni stale piją, już nie ma cierpliwości. No nie wiem, co z nimi zrobić. Wiecie, ja też tak zacząłem patrzeć na tych ludzi. Zaczęli mnie wkurzać. No my wam mówimy, gotujemy zupę, przywozimy. To naprawdę wkładamy jakieś serce, wkładamy energię, a wy to totalnie, no... I powiedzieliśmy im tak, jeżeli na drugi raz ktokolwiek przyjdzie pijany, to nie dostanie talerza zupy. To był nasz pomysł.
Wiecie, ja się zgodziłem z tym, ale w sercu nie miałem pokoju. I rzeczywiście przyszedł następny piątek. Przyszedł następny piątek, przyjechaliśmy z tą zupą. Te boroczki, tak to mówicie, te widoczki przyjechali z tymi swoimi tirami, czyli te wózki dziecięce zapchane puszkami, blachami, zaparkowali pod płotem pełni nadziei, siedli na skarpie i czekają. A ja mówię tak, wiecie, zgodnie z umową. Nie ma zupy dla tych, którzy przyszli w stanie wskazującym. Ale przecież oni piją non-stop. Wiecie, i tacy ambitni, nie wstał żaden z nich po zupę. Dostałem takiego klapsa od Boga, zachęcałem ich, nosiłem im zupy. Kochani, jedźcie, bierzcie, wzięli. Miałem za co przepraszać Boga, bo Bóg patrzy innymi oczami, my patrzymy ludzkimi oczami, a dzisiaj czytaliśmy, to co u ludzi niemożliwe, u Boga jest możliwe, bo taki jest Bóg. Ja wierzę, że te osoby, one przyjdą do Chrystusa. 90% mieszkańców domu Łazarza, a jest to prawie 40 osób, to są osoby, które zostały przyprowadzone przez krakowski kościół uliczny, z ulicy. Są to osoby, które przyjechały z nami prosto z ulicy. Bóg ma dla nich plan, Bóg ich kocha. Mnie też tu ktoś przywiózł prosto z ulicy. Dla mnie radością było to, że mogłem się położyć na materacu. Radością było to, że mogłem wejść pod prysznic. Bo już też koło mnie nie, że przestali ludzie przechodzić. Dla mnie było radością to, że w końcu Bożenka powiedziała do mnie tak, chcę wyjść za ciebie. To jest Boży plan. To jest Boży plan. I powiem wam, żeby nie żona, to ja bym nie służył. Nie dałbym po prostu rady. Ktoś by powiedział, a co tam żona, no gotuje ci jedzenie. Wiecie, jak ja fajnie wyglądam, nie? Bo jest ze mną żona. A jakby nie było ze mną żony, to ja bym tak nie wyglądał. Kochani, ona ma Bożą mądrość w tym wszystkim. Naprawdę, buntowała się z początku, nie mówię, że było łatwo. Płakała, jest przyjaciel z Jaworzna. Z Zenkiem byliśmy na rozmowie, bo odwiedził nas z Irlandii i poszliśmy go odprowadzać. I Bożenka mówi, no jak, tylko służba, tylko dwa nabożeństwa w niedzielę, bo my mamy w domu Łazarza dwa nabożeństwa rano i wieczór. I jak ty tak możesz, nie? Gdzie tam dom? No i mój brat, mówi, no to będziemy się modlić, żeby twój mąż zmężał. Ja mówię, dobry Boże, daj poznanie mojej żonie, daj Panie serce kochające. I ona nagle zaczęła Boga przepraszać. I każda niedziela, gdzie są dwa nabożeństwa, to jest najlepszą niedzielą w naszym życiu. Od tego momentu. Każde wyjście na kościół uliczny, to jest coś niesamowitego. Ona, Bożenka, nie chodzi często na kościół, ale jak ugotuje zupę, to jest zupa. To wszyscy wiedzą, że to jest zupa ugotowana przez moją żonę. Kochani, dobrze mieć żonę. Dobrze mieć, za co dziękować Bogu. Wiecie, kiedyś by na mnie nie popatrzyła. Ja tak dokręciłem jej śrubę, jej dzieciom. 7 lat się zastanawiała, czy wrócić, czy nie. Ale to tylko Boża miłość. Tylko Boża miłość mogła z powrotem oddać to, co diabeł porwał. Dlatego, kochani, jeżeli słyszysz, że mówimy o krzyżu, to mówimy po to, żeby cię ratować. To mówimy to, do czego powołał nas Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, jak był na ziemi, to On mówił, upamiętajcie się i uwierzcie Ewangelii. A jeszcze jest jeden werset, który bardzo kocham. To jest z tego samego listu, 27 werset, 26. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Kochani, ja mam wykształcenie zawodowe. Byłem kiedyś tramwajarzem, potem złomiarzem. Dla świata nie znaczyłem nic. Potem byłem złodziejem, oszustem, pijakiem. Dla świata byłem głupstwem. Takim oto. Przyjaciele się od kieliszka ode mnie już odwrócili, bo śmierdziałem, bo zawracałem im głowę, bo chciałem na wódkę. Ale w momencie, jak zrozumiałem, że mowa o krzyżu jest dla mnie mocą, dopiero wtedy dostąpiłem powołania Bożego. Dopiero wtedy odpowiedziałem na to, że
że On jest Bogiem żywy. Chciałem powiedzieć, jak z Jurkiem Koniecznym, bo jesteśmy przyjaciółmi, prowadzimy razem dom Łazarza, postanowiliśmy, Duch Święty nas przekonał, żeby otworzyć kościół dla osób bezdomnych, żeby osoby bezdomne miały swój kościół, żeby mogli powiedzieć, my idziemy do swoich. I przyjechaliśmy tu na rozmowę z prezbiterem Chydzikiem. Słuchajcie, kiedyś Bóg mi kazał iść do szkoły, do KSB. Nie wiedziałem dlaczego. Naprawdę nie wiedziałem dlaczego. Ja, prosty człowiek, po co mi szkoła? Zwykły kierowca, mam pracę. Też tak, byłem kierowcą. I po co mi jakaś szkoła biblijna? Wiecie, i przyjechaliśmy tu wtedy na rozmowę, że skończyliśmy z Jurkiem tą szkołę. I pastor Chydzik mówi, no tak, ale żeby być pastorem, to trzeba mieć skończoną szkołę. Ja mówię, pastorze, mam dyplom ukończenia szkoły biblijnej. No dobrze, no ale dobrze, żebyś miał żonę chrześciankę. Pastorze, mam, pastor Didoszak mi dawał ślubu. Nie było argumentów, bo to Bóg przygotował. To Bóg przygotował. Mamy naprawdę Boży Kościół. Mamy Kościół, którego moce piekielne nie przemogą, bo taki jest Kościół Boży, prawda? Amen? Przychodzą tam ludzie bezdomni, bo są u swoich. Nikomu tam nie przeszkadza, że oni śmierdzą. Są u swoich. Dostają zupę, jest tu z nami Marek, kucharz. Tam miesza w tym garku. Czasami jest szorstki, ale on ich kocha. On ich kocha. Ja już nie chcę przedłużać. Chcę po prostu powiedzieć, że Bóg was wybrał, powołał, bo kto powie ludziom o Jezusie? Kto powie narkomanom o Jezusie? Kto powie pijakom o Jezusie? Kto powie bezdomnym o Jezusie? Wy jesteście powołani przez Boga do służby. Nie dajcie sobie wykraść. Jesteście tutaj po to, aby Bóg zmienił wasze życie. Niech wam dobry Bóg błogosławi. Amen.